Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 23 Ultimate Team. No i drodzy widzowie, skapitulowałem niestety, poległem w walce, można by tak powiedzieć. Próbowaliśmy wczoraj od godziny 20 do 4 nad ranem. Próbowałem awansować do ligi elitarnej, niestety się nie udało, robiłem wszystko co mogłem. Naprawdę widzieliście te mecze, już tą frustrację na samym końcu. Także no, w pierwszym sezonie jesteśmy w lidze pierwszej najwyżej, nie udało się wbić do elitarnej. Zobaczymy jak będzie w sezonie drugim, czy będzie lepiej, czy też gorzej. Myślę, że błędem było granie w ostatni dzień, kiedy było najbardziej spocone Division Rivals, jakie ja pamiętam od kiedy ten tryb gram. Naprawdę, tak ciężko to jeszcze nigdy nie miałem. Kto grał wczoraj to wie. W każdym razie lecimy z kolejnym odcinkiem. Oczywiście pamiętajcie, jak zawsze będę przypominał o kodzie Lachu na 11 Team Sports. Udanych zakupów wam życzę, coś sportowego, piłkarskiego, może nie tylko sobie kupcie. Z moim kodzikiem polecam, zawsze jakaś zniżka. A teraz jazda z kolejnym odcinkiem. Pragnę też powiedzieć wam kilka słów na temat mojego składu. Może to jest trochę dziwne, ale takie są realia w nowej FIFA. Cristiano Ronaldo gra mi się lepiej na ataku niż Kylianem Mbappé. Ronaldo wygrywa więcej pojedynków biegowych, pomimo tego, że jest wolniejszy od Kyliana o 16 tempa, ale ma styl biegu lękty, więc wiecie jak to jest OP bardzo w tym roku. Co jest trochę według mnie nie do końca fajne, bo nie może być tak, że zawodnik taki jak Mbappé czy Vinicius Junior, którzy mają po 97-95 tempa, nie może uciec gościowi, który tego tempa ma na przykład 80. Bo to jest duża różnica, gdyby to był różnicę z 5, no to wiadomo, prowadzenie piłki i tak dalej. Ale jak masz różnicę nawet po 20 tempa więcej i tak cię doganiają, nawet jak już go wyprzedzisz, nie mówię o przepychaniu się, to jest trochę niefajne. W każdym razie, no trzeba będzie bardziej iść tych zawodników lękty chyba dalej, póki to działa. Niby znerfili pressing, aczkolwiek powiem wam, że jak grałem na gości właśnie próbując awansować do elitarnej, to oni grali spokojnie sobie do 60-70 minuty, tak myślę, nawet czasem na pressingu, nie tym nieustannym, ale na zdecydowanym, czy też po utracie, no różnie to wyglądało. W każdym razie, grałem w formacji 4-2-2-2. Tutaj widzicie jak to wygląda, jeśli chodzi o poszczególne ustawienia też w tej właśnie formacji. I powiem wam tak, na razie sam nie wiem jeszcze, czy zostać przy 4-2-2-2, czy wrócić do 4-2-3-1. To wszystko się okaże tak naprawdę. Później zagrałem sobie kwalifikacje też wczoraj w nocy i od razu zrobiłem 6-0 bilans. Totalnie bezproblemowo, więc no jak widać to Division Rivals to jednak wczoraj był problem. W każdym razie, oczywiście spadamy o dwie ligi niżej, więc ja teraz będę w lidze trzeciej. I otworzymy sobie paczki. Paczki za nagrody, za cały sezon. Za oczywiście sezon numer 1. Także dajcie znać, czy wy coś ciekawego z tego trafiliście, czy jednak nie. I co do jutrzejszego odcinka, to też będzie jedna mała zmiana. Prawdopodobnie jutro rano zaczniemy live, na którym będę chciał dobić do 11 winów i odebrać od razu nagrody. I jutro zobaczycie ten odcinek na YouTubie, gdzie właśnie będziemy sobie odbierali nagrody już za Food Champions. Dlaczego taka zmiana? Otóż dlatego, że jutro wieczorem już wylatuję do Londynu i nie będę miał jak tego rozegrać. Lecimy nagrywać kolejny mecz z serii Premier League Tour, więc możecie śledzić na mojego w sumie na razie póki co Instagrama, to dowiecie się kto jest gościem, gdzie lecimy, na jaki meczyk i jak to wszystko wygląda. Więc no dlatego nie będę mógł rozegrać tego Food Champions tak jakbym chciał i dlatego też nie będę mógł otworzyć paczek w piątek o godzinie 19, więc pack opening pojawi się po prostu w poniedziałek, a zamiast w poniedziałek odcinek z nagród to się pojawi w piątek, więc taka mała zmiana. Myślę, że dla was to takie bez różnicy. A teraz odbieramy 7 paczek, 84+. Potężna paczka, czy będzie potężny traf? Leo Messi, nie, to nie jest Messi, to jest Martinez 86. W ogóle po tym streamie wczorajszym mam taką chrypę, że hit. Czy w środku ktoś jeszcze był? No nie, ktoś fajny niestety tutaj się nie pojawił. Jedną rzecz na pewno zdecydowałem. Będę chciał więcej grać w Rivalsach. W tym sezonie też bardziej się do tego przykładać, no bo ostatnio przez te wyjazdy to miałem trochę mało możliwości takiej regularnej gry. Przez to ta forma była delikatnie słabsza niż na początku FIFA. Bo mam wrażenie, że na początku FIFA grało mi się po prostu lepiej też. Jestem zadowolony z tego jak gram, ale czasem z wykończenia po prostu nie, bo podejmuję złe decyzje i nad tym trzeba będzie popracować. Dajcie znać jak wam się gra po tym ostatnim patchu, jak nowy gameplay. Tutaj nie mamy nawet ekranów, więc to sobie możemy oczywiście też wszystko wrzucić do klubu. No i zobaczmy. Proszę bardzo. Aha, a propos jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo się będziecie pytać pewnie mnóstwo razy. Hiszpania, więc mogę wam śmiało powiedzieć.
Na razie będę musiał streamować na tym kanale na YouTubie. Dlaczego? No dlatego, że od 2 dni mam problem z Twitchem. Wyrzuca mi live dokładnie co 10 minut, jak w zegarku. Mija 10 minuta streama i wyrzuca. Próbowaliśmy z chłopakami z moderacji naprawdę wielu rzeczy, też ludzie na czacie podpowiadali. Na YouTubie wszystko działa wzorowo, próbowałem już robić różne update'y, różne też rzeczy testowałem, jeśli chodzi o update'y Windowsa, programów. Z internetem wszystko sprawdzałem. O, Fede Valverde i Sergio Busquets, patrzcie jakie duo. Więc naprawdę wszystko, wszystko. Nawet już zainstalowałem nowy program, totalnie czysty nowy program do streamowania, bez żadnych ustawień i on też po 10 minutach się wyłączył, po czym jak przełączam sobie po prostu streamowanie na YouTube'a, to wszystko jest w porządku. Więc czekam na po prostu wiadomość od supportu Twitcha, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mi się to uda rozwiązać, no bo ja lubię streamować na Twitchu, ale czy coś z tego będzie, to się okaże. Thomas Müller 87. Ja te paczki specjalnie teraz otwieram, ale wam radzę zostawić je sobie na jutro, bo jutro będzie sporo fajnych kart wieczorem do trafienia, więc myślę, że to jest dużo bardziej rozsądne niż otwieranie teraz. Ja to bardziej robię tak pod odcinek, pod content, bo i tak będę otwierał jeszcze paczki prawdopodobnie gdzieś w niedzielę wieczorem, jak wrócę, żebyście na poniedziałek już mogli zobaczyć sobie to na odcinku. Myślę, że tak z 24 FIFA points może poleci na dobry początek mundialu. A teraz ostatnia paczka. Takie były moje nagrody sezonowe. Czy warto było tak tyrać? No powiedziałbym, że niezbyt. W środku mamy screenera 86. Jest kilka walkoutów, jest kilka kart, które mi się może przydadzą gdzieś tam później, ale ogólnie rzecz biorąc to jestem tak średnio zadowolony z tego, ale zaraz zagramy sobie jeszcze meczyk. No kwali już mam zrobione, więc możemy wejść do rivalsów i zobaczymy co tam się dzieje. A przed meczem też jako wróżbę otworzymy sobie paczkę z informem 80+. Zobaczmy kto ciekawy nam tutaj się pojawi. Jaka narodowość? Portugalia, LB. Mario Rui. Przez chwilę, gdzieś przez delikatny ułamek sekundy pomyślałem, zanim się pojawił klub, że to może być João Cancelo, ale niestety nie był to on. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy ciekawego. Alisson na bramce. A propos Alissona, jestem bardzo z niego niezadowolony. Thibaut Courtois wydaje się o wiele lepszym bramkarzem. A teraz zobaczmy, czy trafiłem na gościa, który też tak jak ja bił się o ligę elitarną, albo był nawet może bliżej niż ja, jeśli chodzi o awans do elitarnej, czy może już tam siedział sobie w trzeciej lidze. A nie, bo wtedy by spadł do piątej. Czyli to w sumie z mojej ligi będzie zioma. Oj, źle trochę, ale powinien to wykończyć Kylian Mbappé. 1-0, 14 minuta spotkania. Fede Valverde z dystansu to jest ktoś, kto potrafi upchnąć. Dobra, na spokojnie, spróbujmy to rozegrać w ten sposób. Ja sobie tutaj podam. On tu wybiegnie, zagramy przed pole karne. Jeszcze Vini. Aj, trochę nie tak to miało wyglądać. To na razie wygląda tak, że on gra na defensywnym sobie. O, czekajcie, może Cristiano Ronaldo. Aj, kąt był nie taki. Gra na defensywnym i próbuje zrobić po prostu taką kontrę, cytując laga na Robercika, to tutaj jest laga na Haalanda. Cristiano Ronaldo. Czekam, aż troszkę znerwią te zewniaki, bo czasem to jest przesada, jak to wpada. Ale rozegrane. Pięknie to zrobił Dembele. 3-0. Cristiano Ronaldo znów strzela. No jak widzicie, Ronaldo. O, i mamy rage quit. Tak sobie kminię, to chyba przygotuję sobie też sporo tych player picków 82+. I jeśli będę otwierał dopiero po moim powrocie, czyli w niedzielę, to będzie większa szansa, żeby trafić kogoś z nowego eventu. To nie jest zły pomysł. A teraz otwórzmy sobie paczkę jeszcze z informem znów 80+. Czy będzie ktoś dobry? Proszę mi pokazać. Co bez ekran... Nie, dobra, czekajcie. Ja zrobię jeszcze jedną. Nie możemy tak tego zakończyć. Dobra, huchnę na szczęście. Patrzcie, patrzcie widzowie, tak się kończy odcinek i otwiera paczki. Proszę bardzo, proszę się uczyć. Ale nie ode mnie. Dobra, 84 tych informów, mam tyle, bo ostatnio zrobiłem 10. Teraz znowu robię następne.
No cóż, widzimy się w takim razie oczywiście jutro na następnym odcinku na Food Champions. Zobaczymy, czy kogoś ciekawego uda się trafić. Natomiast jeśli chodzi o drużynę tygodnia, to powiem wam, że znów jest to samo co ostatnio, czyli dwóch zawodników jest wartych więcej niż 50k. Jest to Salah oczywiście i Hernandez. Najbardziej chciałbym trafić tego Hernandeza, bo pasowałby mi idealnie do składu. Jeszcze w wersji czerwonej, to sami wiecie, że to jest naprawdę fajna sprawa mieć takiego ziomka w waszym składzie. Czy wolelibyście Salaha czy Hernandeza? Dajcie znać pod spodem w komentarzu w dzisiejszym odcinku. Więc to byłoby na tyle. Widzimy się kolejnym razem, tak jak powiedziałem, w następnych materiałach. No i ten materiał troszkę później, no ale pierwsze musiał wjechać odcinek z Gowa oczywiście, który jest potężną serią i polecam, jak nie oglądaliście. Do następnego, mordki, na razie i piona.